Tak, moi drodzy, witam w drugiej części. Ja muszę moje włosy tu sobie uczesać. Brudne mam łapy, ale to z pracy. Jesteśmy teraz już w drugiej części tego filmu o tym TGB i powoli rozbieram silnik, już go wyjąłem z ramy, zaraz wam pokażę. Silnik wyjąłem już z ramy, zdemontowałem, częściowo go rozebrałem. Zobaczcie, przebieg 43 tysiące, co dzieje się ze sworzniem. Patrzcie już, jaki luz na sworzniu tu jest, potężny. Ale teraz taka, do was taka uwaga, może taka rada. Jeśli macie swój pojazd i on już wam ciężko pali, dwusuw oczywiście, jak zauważycie, że tutaj w okolicy uszczelniacza robi się mokro, to znaczy, że ten uszczelniacz już nie trzyma, nie ma szczelności. Może być tak, że jak zatkacie dolot do gaźnika ręką powietrza, ten silnik odpali i będzie pracował. To się tak zawsze dzieje, ale on wtedy będzie na wysokich obrotach pracował, tylko dlatego, że tędy już zasysa lewe powietrze. Więc już silnik nadaje się do remontu. Powiem wam, tutaj na tych łożyskach jest taki wyczuwalny luz, więc to będziemy wymieniali. I pamiętajcie, jeśli tu macie mokre, na pewno do wymiany już jest silnik do remontu. Oczywiście przy takim przebiegu. Jeśli tutaj macie mokro, a silnik ma przyjechane koło, nie wiem, 10 tysięcy, no to coś jest nie tak z uszczelniaczem. Czasem wystarczy go tylko wymienić na nowy, no i silnik zaś pracuje jak ta lala. Ale czasem już trzeba po prostu wymienić łożyska i uszczelniacze na nowe. Łożyska oczywiście na wale korbowym, te główne. Jeśli to jest Chińczyk, to na pewno te łożyska są marniejszej jakości. A jeśli to jest na przykład TGB, ja nie wiem, jakie są montowane. Jak otworzę silnik, zobaczymy, jak to wygląda. Będziemy widzieli, jakie łożyska tam są zamontowane. Więc jak widzicie, no, silnik 43 tysiące ma troszeczkę już tutaj zużycia. Widać, że tłok już przepuszczał. Pierwsze nie przepuszczały w dół tłoka, więc już jakieś przedmuchy były. Także no, już silnik jest do remontu, moi drodzy. No, ja tutaj założę też wał od TGB, ale on będzie całkiem inaczej. A to wam pokażę już w części, która będzie takie krótkie filmiki. Wybaczcie, że nie robię takich ciągów, ale nie mam na to czasu. Krótkie filmiki będę prezentował, jak to wygląda, co ja tam zamontuję i dlaczego, i wytłumaczę. Widzicie, silnik ten był dosyć sowicie używany, tutaj gdzieś coś już jakiś olej się lał, no jest dużo brudu, trzeba to wszystko rozebrać, wyczyścić i oczywiście złożyć z powrotem. Na szczęście wszystkie śruby fajnie się odkręciły, szpilka od podstawy centralnej nas troszeczkę zaskoczyła, to znaczy mnie, była w tym miejscu zapieczona, ale przeciąłem ją, nagrzałem, wybiłem, jest wszystko ok, damy nowe śruby, będzie wszystko pięknie wyglądało. Dobra, ja to po prostu rozbieram na pół i potem będziecie widzieli, jak już to będę składał. Pozdrawiam.